Jeśli masz wrażenie, że cały czas mógłbyś jeść, i nawet po posiłku chcesz coś dojadać, cały czas chcesz coś podjadać, twoje myśli praktycznie non-stop krążą wokół jedzenia, nie możesz się nasycić, to ten film będzie dla ciebie. Wyjaśnię ci, skąd ten problem może się brać, na czym on może polegać i jak sobie z nim poradzić, bo można się z nim uporać. To nie jest tak, że masz nadmierny apetyt, nadmierny głód, nie odczuwasz sytości tak jak powinieneś i taki po prostu jest twój urok i już z tym będziesz musiał zawsze żyć. Nie, da się to ogarnąć i dzisiaj sobie o tym pogadamy. Już myślałam, że się położysz i pójdziesz spać, misiu. No hej, tu Kasia Zaręba, jestem trenerem i dietetykiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o hormonach. Bo problem zaburzonego odczuwania głodu i apetytu może mieć swoje źródło w hormonach. Może, ale nie musi. Te źródła mogą być też inne i o nich powiem na końcu filmu, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tych hormonach. Skupimy się dzisiaj na leptynie. Powiem wam, co to jest leptyna, co to jest leptynooporność. Porozmawiamy sobie o różnych przypadkach. Powiem ci, na czym to wszystko polega i jak to ogarnąć, skąd ten problem się może brać, jak zapobiegać i jak leczyć, jeśli już takie coś występuje albo wystąpi. Leptyna nazywana jest hormonem sytości, ponieważ odpowiada ona właśnie za uczucie sytości. Pięknie mi to lata. Kiedy coś jesz, w końcu czujesz okej, jestem najedzony i tego też warto nie mylić z takim uczuciem zapania, bo często też takimi bezwartościowymi rzeczami możemy być zapani, ale na przykład po pół godzinie możemy być głodni właśnie albo dlatego głodni, albo dlatego, że faktycznie ta leptyna u nas szwankuje, ten poziom leptyny u nas nie jest taki jak powinien, albo też jemy takie rzeczy, które nas tylko zapychają, a nie dają sytości. Ale jeszcze o produktach, o tym jak jeść powiemy sobie później. W każdym razie sytość jest to takie uczucie, kiedy jesteśmy spokojni, czujemy, że nic nam więcej już nie trzeba. Nie musi się to oczywiście wiązać z takim przejedzeniem, z takim zapaniem, napaniem, z uczuciem senności, bo tego typu rzeczy po jedzeniu, po posiłkach nie powinny wystąpić, ale powinniśmy czuć, że to nam wystarczy, co zjedliśmy, jesteśmy usatysfakcjonowani. O, to jest dobre słowo. Jesteśmy po posiłku usatysfakcjonowani i to nie na pół godziny, ale na kilka godzin, albo kilkadziesiąt, jak to ma miejsce w przypadku postów przerywanych, ale o tym też później. Produkcja leptyny zachodzi nie tylko, ale przede wszystkim w tkance tłuszczowej, w tkance tłuszczowej podskórnej i tego, ile jej wydzielamy, zależy m.in. od tego, ile mamy tej tkanki tłuszczowej. Albo więcej, albo mniej. Im tkanki tłuszczowej mamy więcej, tym leptyny będziemy produkować więcej. No i sytuacja właśnie wygląda tak, że tej leptyny nie może być ani za dużo, ani za mało i tutaj opowiem wam teraz o takich dwóch przypadkach. Pierwsze skupimy się na tym, kiedy leptyny jest za mało i jak do takiej sytuacji doprowadzić, albo jak się starać nie doprowadzić do takiej sytuacji. Powiem wam, co taką sytuację może wywołać, żeby temu zapobiegać, albo żeby to naprawić. A druga sytuacja to będzie sytuacja, kiedy tej leptyny mamy za dużo i wtedy może być leptynooporność, czyli tych hormonów może być tyle, że organizm ich nie rejestruje, czyli w sumie zachowuje się tak, by ich było za mało. Czyli jedno i drugie prowadzi do tego, że nie odczuwamy sytości tak, jak powinniśmy. Pierwsza sytuacja, kiedy tkanki tłuszczowej jest za mało. Tkanki tłuszczowej za mało być nie może. I nawet chyba w jednym z ostatnich odcinków, takich naszych pogadankowych, mówiłam wam o tym, że miałam taką okazję, żeby być bikiniarą, bikini fitness, ale wiem, że to się łączy ze sporym wycięciem. Ja według niektórych faktycznie jestem dość wycięta. To oczywiście tutaj jest taka kwestia indywidualna, kto jak uważa. Natomiast moja tkanka tłuszczowa jest na takim poziomie, że ja jestem zdrowa, że moja gospodarka hormonalna jest okej, że ja czuję się okej. No i według mnie też wyglądam okej, więc tutaj jest tak wszystko unormowane. Natomiast kiedy chciałabym być bikiniarą, wtedy żebym wzięła udział w takich zawodach bikini fitness, albo tak jak biorą udział w zawodach na przykład kulturyści, oni są tacy mega wycięci. Wtedy widzimy, że ta skóra jest taka faktyczna,
faktycznie cienka. Widać żyły, widać dokładnie te mięśnie. Oczywiście żyły mi też gdzieś czasem widać, na przykład w relacjach możecie zobaczyć, czy na niektórych filmikach, że faktycznie tutaj mi idzie aż żyła, aż gdzieś tutaj do bicka i tak dalej. Ale to nie jest wycięcie i to nie jest, ta tkanka tłuszczowa moja nie jest zredukowana na takim poziomie, żeby to mi szkodziło i żeby to było dla mnie niezdrowe. A kiedy natomiast chciałabym brać udział w takich zawodach, albo kiedy inni ludzie biorą udział w takich zawodach, gdzie są mega, mega wycięci, to oni faktycznie już mają problem z hormonami, no, na własne życzenie. Zbyt niskim poziomem tkanki tłuszczowej możemy doprowadzić się do tego, że tej leptyny nie będzie tyle, ile trzeba i dość szybko może być taka sytuacja, że tej sytości nie będziemy odczuwać. I też na przykład, kiedy ktoś jest zbyt długo na redukcji albo ma zbyt mocno przycięte kalorie, wtedy robi się bajzel w hormonach, wtedy z tą leptyną robią się problemy i mamy często takie sytuacje. Na pewno jestem przekonana, że słyszeliście nieraz o takich sytuacjach, kiedy ktoś mega zredukował kalorie, mega uciął, wiecie, tą kalorykę, albo był na jakichś głodówkach i nawet bardzo, bardzo szybko schudł i nawet niekoniecznie do takiego poziomu, że tej tkanki tłuszczowej było za mało, ale ta zmiana była taka mega restrykcyjna, nagle było dużo mniej jedzenia i to zapotrzebowanie kaloryczne jego było zbyt niskie przez zbyt długi czas i to wtedy często doprowadza do sytuacji, kiedy ktoś później się rzuca na jedzenie, kiedy ktoś się nie może nasycić i wtedy mamy właśnie taki efekt, że ktoś mógł schudnąć, zredukować dość mocno, ale potem tak zaczął jeść, że przybrał dużo, dużo, dużo więcej niż kiedy był w tym punkcie początkowym. Kiedy ma zaburzenia w tej kwestii leptynowej, no to potem może być tak, że tej sytości nie ma, że musi jeść, 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 jeść i cały czas chce jeść. I oczywiście tą sytuację da się poprawić, jednak to nie jest z dnia na dzień i nie jest to też z tygodnia na tydzień, tylko to wymaga bardzo dużo czasu i bardzo dużo pracy. No i myślę, że tutaj też możemy przejść do drugiej sytuacji, kiedy tej leptyny jest za dużo, a kiedy tak naprawdę tkanki tłuszczowej jest za dużo. Bo kiedy tkanki tłuszczowej jest za dużo, wtedy leptyny jest za dużo i dochodzi do takiej sytuacji, kiedy mamy leptynooporność, czyli organizm nie rejestruje tej leptyny. W sumie tak się zachowujemy, jakby jej było za mało, czyli znowu nie odczuwamy tej sytości. I zobaczcie, jaką tutaj mamy ogromną pułapkę, kiedy ktoś ma tkanki tłuszczowej za dużo, wtedy wydziela za dużo leptyny, wtedy mamy leptynooporność i wtedy traci się uczucie sytości. Więc zobaczcie, im mamy tkanki tłuszczowej więcej, tym gorzej odczuwamy sytość, tym więcej chcemy jeść, co znowu prowadzi do tego, że mamy więcej tkanki tłuszczowej, więcej chcemy jeść, mamy jeszcze większą tą leptynooporność i tak to się wszystko nakręca, 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 napędza błędne koło, straszna pułapka. Dlatego właśnie zawsze trzeba uważać na to, jak jemy, ile jemy i trzeba bardzo się pilnować, żeby nie wpadać w tego typu pułapki też z jedzeniem emocjonalnym, ze stresu, z radości, ze smutku ludzie sięgają po jedzenie, nawet często robią sobie taki nawyk, bo na przykład powiedzmy, że do aktualnej sytuacji możemy się odnieść, że ktoś gdzieś chodził do pracy, teraz ma pracę zdalną, więc siedzi cały czas w domu, więc ma cały czas jedzenie pod ręką, więc można jeść, 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 jeść i tkanki tłuszczowej może przybywać, przybywać, przybywać. No i tutaj oczywiście sytuację mamy taką dość analogiczną do mojej, jeśli chodzi o to siedzenie w domu, siedzenie przed komputerem, takie zdalne pracowanie, bo ja mam własną działalność, jak wiecie albo i nie. I tutaj nawet dam wam gdzieś link do filmu w kartach, gdzie mówiłam o tym właśnie, jak wygląda tak naprawdę mój styl życia, jak wygląda mniej więcej mój dzień, i że tak naprawdę cały czas mam dostęp do jedzenia, więc to, że też siedzimy w domu i cały czas mamy dostęp do jedzenia, to też nie jest taka wymówka, żeby jeść. No ale to ja rozumiem, że to może być dla wielu osób trudne, mogą być różne sytuacje życiowe takie, które doprowadzają nas do tego, że do takiego zachowania, kiedy nie myślimy w ogóle o jedzeniu, mamy naprawdę różne ciężkie sytuacje w życiu i możemy po prostu jeść. Możemy nawet o tym nie myśleć, a zajadać stres, nawet nie być świadomym, ile tak naprawdę jemy w ciągu dnia, a potem to może doprowadzić do takiej sytuacji, no, kiedy właśnie tej tkanki tłuszczowej jest za dużo, kiedy mamy tą leptynooporność i jeszcze gorzej jest i wtedy tak naprawdę mamy poważny problem z tym, jak odczuwamy sytość, głód, apetyt, łaknienie. I to są takie sytuacje, które sami możemy sobie stworzyć. Możemy też sobie stworzyć taką sytuację przez nasze po prostu zaniedbania. Po prostu jemy, mamy wszystko gdzieś. Teraz bardzo modna jest ta ciało pozytywność i ona z jednej strony jest spoko, ale z drugiej strony dla niektórych to jest taka wymówka, żeby dać sobie ze wszystkim spać.
spokój, żeby niczego sobie nie odmawiać, żadnych słodyczy, żadnych przekąsek. No i taka osoba bardzo łatwo może traktować taką po prostu taką rutynę, taką przyjemność. Coś, co daje w ciągu dnia, co chwilę taki bodziec szczęścia. Wiecie, tu muszę coś popracować, zrobić coś niefajnego, ale jak sobie do tego wezmę czekoladkę, to mi się lepiej to będzie robić, no bo w sumie teraz są takie bardziej modne, te okrągłe, puszyste kształty. No tylko, że to potem może prowadzić do naprawdę poważnych problemów. Ja tutaj nie mówię, że ta ciało pozytywność ogólnie jest zła, bo w wielu kwestiach jest bardzo dobra, ale właśnie w tych kwestiach, w których mamy na to wpływ i w których to ma wpływ na nasze zdrowie i pewne rzeczy zależą naprawdę od naszych chęci, od naszych motywacji, od tego, żeby po prostu nie dać się temu leniowi za bardzo, no to warto się przyłożyć po to, żeby potem nie wpędzić się właśnie w taką pułapkę, o której mówiłam Wam wcześniej. A też są takie sytuacje, że no powiem to z grubej rury, no ale tak bywa i na pewno Wy też nieraz widzieliście takie sytuacje, kiedy dzieciaki są tuczone, dosłownie. Ja rozumiem, że dzieci mogą mieć też nadmierny apetyt, że chcą cały czas jeść, no ale to też jest kwestia tego, jak rodzice, opiekunowie dają dostęp do tego jedzenia temu dziecku. Ja też wiem, że cały czas, znaczy wyobrażam sobie, że cały czas nie da się dzieciaka upilnować, bo albo tu pójdzie gdzieś z kumplami, z kolegami, albo wiecie, dziadki dadzą i tak dalej. Tylko właśnie często mam wrażenie też, że moje widzki i widzowie pisali mi, że nie potrafią sobie poradzić z dziadkami, którzy wpychają w tego dzieciaka te słodycze, a jak se fajnie wygląda, taki pulchniutki, i a to jeszcze czekoladkę, a niech ma, jaki fajny pulchniutki, co będzie taki nieszczupły, tylko chudy, co będzie taki chudy, musi być pulchniutki. Takie dzieciaki już w bardzo młodym wieku tą gospodarkę leptynową mogą mieć totalnie zaburzoną i wyobraźcie sobie dzieciaka, który już w tak młodym wieku zaczyna mieć problem z tym, że nieodpowiednio odczuwa sytość. Ja na szczęście takiej sytuacji nie miałam i u mnie to wyglądało tak, że mnie mama musiała... Ja nie byłam chuda, nie byłam wychudzona, byłam okej. Ja lubiłam rower, ja lubiłam jak najbardziej być na zewnątrz, ja w ogóle nie myślałam o jedzeniu. Trzeba było wyjść, trzeba było to, tamto, Jezu, tyle rzeczy, tyle zabawy z koleżankami i w ogóle. I tak naprawdę mama musiała mnie wołać na kolację. Ja pamiętam, jak siedziałam nad miską z truskawkami, taka niezadowolona, że muszę to jeść. A teraz wiecie, o matko, truskawki, nie? No ale to właśnie tak wyglądało. I też nie było takiego tłuczenia mnie na siłę. Też było oczywiście, że i babciach, tak, tu sobie jeszcze weź tą czekoladkę. U mnie były słodycze normalnie. Ale tego jakby nie było za dużo i też byłam wyganiana na pole, żebym miała dużo ruchu, więc to było takie fajne połączenie. Natomiast, wiecie, ja tu też o tych dzieciakach tak nawiązuję, dlatego, że Wy może jesteście rodzicami, albo może Wy byliście takimi dzieciakami kiedyś w przeszłości, które miały tego jedzenia po prostu za dużo i u których może ten problem już się pojawił za dzieciaka. I wystąpił może problem z tą leptyną, że tej tkanki tłuszczowej już za dzieciaka było za dużo, więc ta sytość od dzieciaka mogła być zaburzona, a potem, tak jak Wam powiedziałam, to jest błędne koło i to się nakręca coraz bardziej, ale też nawyki jedzenia, nawyki podjadania, nawyki przeżuwania, kojarzenie emocji z jakimiś słodkościami, tego typu rzeczami, do innych powodów tego, że nie odczuwamy prawidłowo sytości, głodu i apetytu. Do tego przejdziemy później, ale teraz chciałam Wam powiedzieć, skąd to się jeszcze może brać, żebyście też mieli świadomość, że właśnie może coś za dzieciaka poszło nie tak. I to nie chodzi o to oczywiście, żeby tutaj kogokolwiek obwiniać, tylko żeby mieć tego świadomość jako osoby dorosłe, żeby nie robić krzywdy dzieciom i żeby je pilnować, żeby uczyć od początku zdrowych nawyków i uczyć tego, że przyjemność to nie jest tylko jedzenie, ale przyjemności w życiu mogą być naprawdę różne, przeróżne, a jedzenie to powinno być narzędzie do tego, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali, no bo szkoda naprawdę rozwalić hormony na tak młodym wieku, bo to może zniszczyć osobie życie, temu dzieciakowi. A jeśli jesteście osobami dorosłymi, które od dzieciaka miały taki problem, to też miejcie na uwadze to, że to nie geny sprawiają, że ktoś jest za duży, tylko być może to właśnie te złe nawyki kształtowane przez rodziców, którzy też mieli złe nawyki, spowodowały to, że wy mieliście takie same nawyki i być może już od samego początku, od bardzo wczesnych lat mieliście tą gospodarkę leptynową rozwalaną. I być może od początku
początku macie tak, że nie jecie za dużo dlatego, bo po prostu geny, tylko jecie za dużo, bo coś z tą sytością jest nie tak. Rozwiązania. Wróćmy na chwilę do tej sytuacji numer jeden. Kiedy tkanki tłuszczowej jest za mało, wtedy oczywiście trzeba jej trochę przybrać dla zdrowia. Często też osoby, które są zawodowcami na przykład w takich sportach jak kulturystyka czy bikini fitness, muszą potem mieć pewien czas, w którym tej tkanki tłuszczowej przybędzie im trochę więcej dla ich własnego zdrowia. A kiedy tkanki tłuszczowej jest za dużo, musimy zredukować, ale mądrze, nie na wariata. I tutaj odradzam Wam jakieś posty, głodówki, znaczy tak, posty i głodówki. Mówi się na IF, czyli ten post przerywany, no to już ma w nazwie post przerywany, ale to jest totalnie inna sprawa i taki post przerywany bardzo jest pomocny w takich sytuacjach, kiedy chcemy zredukować nadmierną tkankę tłuszczową, albo nawet kiedy tkanki tłuszczowej mamy na odpowiednim poziomie, ale dla zdrowia, dla lepszego samopoczucia, żeby jelita sobie odpoczęły, żeby układ pokarmowy sobie odpoczął. I jeśli chodzi o film o IF-ie, ja już taki film nagrałam i link do niego dam Wam tutaj gdzieś w kartach i lub w opisie pod filmem. Ale takie długotrwałe głodówki, kiedy przez dłuższy czas nie odżywiamy się tak jak trzeba, kiedy kaloryka jest zbyt niska przez długi czas, wtedy bardzo łatwo tej leptynooporności możemy się nabawić. No i także przy redukcji tkanki tłuszczowej musimy pamiętać o tym, musimy pilnować sobie tego, żeby nie jeść za mało białek i tłuszczów, szczególnie tłuszczów nasyconych. To jest mega potrzebne, żeby organizm prawidłowo się zachowywał, żeby prawidłowo funkcjonował. Bo oczywiście, kiedy nie będzie odpowiednia ilość i jakość białek i tłuszczów, witamin, wszystkich makro i mikroelementów, możesz bardzo szybko schudnąć, ale co ci z tego, kiedy znowu zrobisz sobie bajzel w tych hormonach i wtedy jeszcze będziesz gorzej odczuwał tą sytość. W ogóle nie będziesz czuł sobie sytości, no to masakra, po co ci to? To jest droga donikąd. Bardzo ważne, żeby jeść odpowiednią ilość tłuszczów. Ja to mega powtarzam, jak wiecie, nie wiem. Ja już powtarzałam Wam to wiele razy, że ja nie jestem fanatykiem keto i fanatykiem diet wysokotłuszczowych, jednak tłuszcz jest organizmowi po prostu potrzebny do prawidłowego funkcjonowania, żeby prawidłowo funkcjonował między innymi nasz mózg, nasza właśnie gospodarka hormonalna, o której my tutaj mówimy. I nawet jeśli będziesz chciał model wysokowęglowodanowy, to i tak odpowiednie tłuszcze i odpowiednią ich ilość musisz sobie dostarczać, bo jak nie, to rozwalisz sobie zdrowie. Tyle. A właśnie te tłuszcze nasycone, te najlepsze, mamy na przykład w produktach odzwierzęcych czy oleju kokosowym. Także musimy mieć na uwadze, że nie liczy się tylko kaloryka, ale też jakość produktów i proporcje makroskładników, białek, tłuszczy i węglowodanów. Przy problemach z leptyną także gospodarka cukrowa, insulinowa ma tutaj mega znaczenie. To nie może wyglądać tak, że my naraz na dzień milion razy będziemy sobie podnosić ten cukier, poziom cukru we krwi i ten cukier nam tak będzie skakał w ciągu dnia, bo tak, zjemy owsiankę rano, podskoczy, zejdzie cukier. Potem nam się zachce owocka. Znowu podskoczy i znowu zejdzie na dół. Potem jeszcze przed obiadem, a kawkę z czekoladą, nawet gorzką, słuchajcie, z czekoladą, albo kawę z mlekiem sobie wypijemy, znowu nam skoczy. Potem obiad, nawet z ryżem coś, albo nawet jak sobie zjemy białko, to też nam wtedy mniej skoczy, kiedy zjemy sobie białkowo-tłuszczowe, ale jednak trochę skoczy i znowu skoczy i znowu spadnie. Potem deserek, znowu skoczy, znowu spadnie. Potem znowu kawka z mlekiem, znowu skoczy, znowu spadnie i mamy po prostu tak, tak nie naprawimy sobie hormonów, tak nie zrobimy porządku ani w gospodarce cukrowej, ani w gospodarce hormonalnej. Jakiś czas temu, a może nawet niedawno i nie pamiętam, czy w poście, czy w relacjach, nawiasem polecam Wam śledzić mojego Instagrama i posty, i relacje, bo w relacjach też staram się Wam dużo wartości przekazać. W każdym razie albo w poście, albo gdzieś w relacji na Instagramie. Jakiś czas temu napisałam Wam o tym, jak to jest z tymi, z posiłkami i z tym, co jemy po posiłkach. I pokazywałam Wam, nawet często Wam pokazuję, w sumie dość regularnie, że ja na przykład jak jem śniadanie, powiedzmy jaja sadzone na smalcu, z boczkiem, jakaś tam sałatka, tego typu rzeczy, teraz jeszcze szczypiorek na wiosnę, o Boże, jakie to jest wszystko pyszne i przyjemne, to po takim śniadaniu zaraz, nie tam po dwóch godzinach, nie po godzinie, tylko zaraz praktycznie po tym śniadaniu minie, nie wiem, 15-20 minut i to jest w ramach tego jednego posiłku, ja sobie piję kawkę, na przykład bezkofeinową albo z kofeiną, zależy, bo ostatnio to różnie, kiedyś źle reagowałam, teraz trochę lepiej, nieważne, nie będę się tutaj tak aż rozwodzić, to taką kawkę sobie wezmę, na przykład z mlekiem
kokosowym i do tego gorzką czekoladę i do tego orzechy albo na przykład pestki dyni. I to mam jako część posiłku, to jest jako część mojego śniadania. To nie jest jako przekąska pomiędzy pierwszym a drugim posiłkiem, tylko to jest jako część tego jednego posiłku. I ja to robię właśnie po to, żeby w gospodarce hormonalnej i cukrowej było wszystko tak jak trzeba, a po drugie, żeby przewód pokarmowy sobie odpoczął, żeby jelita sobie odpoczęły, bo kiedy my cały czas do nich wkładamy, to one nie mają kiedy odpowiednio się wyczyścić i odpocząć. Także to jest mega ważne, żeby tego cukru nie podbijać co chwilę w ciągu dnia. A Pinki... niedobry piesem. To jak najbardziej Wam pomoże, te większe przerwy między posiłkami. Także pomoże Wam aktywność fizyczna, ruch, trening, a także pomoże Wam zimno. Morsowanie, zimne kąpiele. Albo naprzemienne prysznice. Kiedy wchodzimy pod taką wodę dość ciepłą, przekręcamy kurek, żeby było zimniej, wytrzymujemy tak na przykład 20-30 sekund, potem znowu przekręcamy na ciepło, myślę, jest takie fajne ciepełko, i potem znowu staramy się przekręcić kurek na jeszcze zimniejszą wodę, niż była w poprzedniej serii. Przechodzimy teraz sobie do innych sytuacji, które mogą powodować, że nie odczuwamy głodu, apetytu, sytości tak jak powinniśmy. To może być spowodowane złymi nawykami z dzieciństwa, na przykład nawykami ciągłego podjadania, ciągłego przeżuwania, ciągłego sięgania ręką po coś i wsuwania. Może być też jedzenie emocjonalne. Różne emocje mogą to wywoływać. Możemy jeść, bo jesteśmy szczęśliwi, możemy jeść, bo jesteśmy smutni, możemy jeść, bo się stresujemy, a możemy też jeść z nudów. Możemy też jeść, kiedy jesteśmy zapracowani i nie za bardzo myślimy, tylko po prostu pochłaniamy. No ale tutaj w sumie też jest ten nawyk sięgania ręką po coś i wsuwania. Możemy też jeść za dużo dlatego, że nie jesteśmy odpowiednio odżywieni, że mamy niedobory i tutaj wiele osób nie wie o tym, że osoby z nadwagą, czy nawet osoby otyłe mogą mieć niedobory. Bo śmieciowym, bezwartościowym jedzeniem można się utuczyć, że tak brzydko powiem, ale nie można się odżywić. A kiedy nie jesteśmy odżywieni, nie jesteśmy też nasyceni. I tutaj, żeby się nie rozgadywać już więcej na te poboczne tematy, bo widzę, że ten film i tak będzie trwał mega, mega długo, to polecam Wam zajrzeć sobie do tych filmów, gdzie mówiłam o jedzenioholizmie, czy o tym, jak przestać jeść słodycze, dlaczego jesz za dużo. Linki do nich, być może kilka dałam Wam tu w kartach, ale dam Wam taką listę filmów, które warto by było, żebyście też sobie zobaczyli jakby przy tym filmie, co teraz oglądacie, albo w komentarzu pod tym filmem moim przypiętym, albo w opisie pod tym filmem. I teraz też ważna sprawa, żebyście nie wpadli w panikę, o Boże, mogę mieć leptynooporność. Do tego moim zdaniem nie jest Wam potrzebna nawet większa diagnoza, bo tak czy siak, jeśli macie coś nie tak w hormonach, w gospodarce hormonalnej cukrowej, to i tak musicie zmienić swoje żywienie. Bo jeśli będziecie nadal jeść tak jak teraz, a to jedzenie, jak teraz jecie, doprowadziło Was do tej sytuacji, gdzie teraz jesteście, gdzie nie czujecie się dobrze i nawet nie musicie mieć właśnie diagnozy, ale po prostu nie czujecie się dobrze, czujecie, że cały czas chce się Wam jeść, cały czas myślicie o jedzeniu, albo przybieracie tej tkanki tłuszczowej według Was na przykład za dużo, niż w stosunku do tego, co jecie, to tak czy siak będziecie musieli zmienić ten Wasz sposób odżywiania się, a najlepiej w ogóle styl życia. Bo przydałoby się Wam też i na przykład ograniczyć stres, zredukować stres, albo kiedy jecie z nudów, to może przydałoby Wam się za coś zabrać, żeby się nie nudzić. Więcej aktywności fizycznej, więcej ruchu, no i zmiana nawyków żywieniowych. Także to tak czy siak będziecie musieli zrobić. I oczywiście to jest moim zdaniem dla Was bardzo dobra wiadomość, bo jedzenie to jest nasze paliwo. Jeść coś musimy, więc warto teraz po prostu przeskoczyć sobie na świadome wybory i jak najbardziej możecie się cieszyć z tego, że takie zmiany będziecie musieli poczynić, ponieważ jestem przekonana, że będziecie jeść smaczniej, że będziecie odczuwać jeszcze większą radość z tego jedzenia i też Wasze samopoczucie mega się poprawi pod tym kątem, że będziecie czuć satysfakcję. Bo kiedy człowiek jednak dokonuje takich wyborów, które dobrze na niego wpływają, to ma z tego satysfakcję. Bo czuje się lepiej i wie, że on to swoje dobre samopoczucie, dobre zdrowie i jako efekt uboczny też dobrą sylwetkę sam sobie buduje, sam sobie kształtuje świadomymi wyborami. Także teraz nic, tylko zakasać rękawy i wziąć się do roboty i jeszcze tak w pigułce, żeby Wam powiedzieć, co teraz zrobić. Jeść odżywczo. Model najlepiej albo średniotłuszczowy, albo wysokotłuszczowy. Jak najmniej tych takich bezwartościowych zapychaczy. Nie bać się tłuszczów nasyconych. Jeść nie za często. 3-4 razy w ciągu dnia spokojnie dla większości ludzi jest wystarczające. I to teraz też możecie sobie myśleć, na przykład jeśli macie tych posiłków powiedzmy 5, a pomiędzy nimi wpadają też przekąski, to możecie sobie pomyśleć, o matko, ja mam jeść 3 razy dziennie, czy ja umrę z głodu. Ale kiedy zaczynacie jeść te produkty bardziej gęste, odżywczo, takie faktycznie sycące, wartościowe, to wtedy nawet moi podopieczni mi piszą, ej słuchaj, ale mi się nie chce jeść więcej niż 2 razy dziennie. A przed chwilą, co chwilę podjadałem. Więc to nie jest magia, tylko jedzenie ma wpływ
na to, jak się czujemy, na to, jak się zachowujemy, jak chcemy jeść. Nie robić za dużych, zbyt długotrwałych deficytów kalorycznych. Pinki, akurat teraz, no przecież cały dzień spał. Teraz to musisz robić, Boże, Boże, co za gość. Nie redukować tej tkanki tłuszczowej też za mocno, nawet nie mieć takich ambicji, żeby być po prostu wyciętym do zera. Po co? Jeść, kiedy czujemy głód, a nie apetyt. To warto sobie też rozróżniać. To, że poczujemy głód w ciągu dnia, jeden, dwa razy, czy nawet kilka razy, to nie jest nic złego. Wiecie, że nawet są takie suplementy, które wywołują głód po to, żeby przedłużyć sobie życie, bo to też jakby wpływa bardzo zdrowotnie. Oczywiście, kiedy tego nie jest za dużo, no nie? Żeby też nie ze skrajności w skrajność, ale powinniśmy jeść wtedy, kiedy czujemy głód. Jestem ciekawa, czy słyszeliście o leptynie, o leptynooporności, czy może tutaj ode mnie dowiedzieliście się pierwszy raz o tym temacie, że to właśnie leptyna, albo za mała jej ilość, albo zbyt duża jej ilość może być przyczyną tego, że nie czujecie sytości. Jeśli o tym temacie wcześniej nie słyszeliście, dajcie mi znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, ile osób nie wiedziało o tym temacie. Jeśli macie problem z odczuwaniem sytości, głodu i apetytu, będę bardzo wdzięczna, jeśli podzielicie się swoimi historiami, może tym, jak do tej pory próbowaliście sobie poradzić, może coś na was zadziałało, a może coś na was w ogóle nie zadziałało, może widzicie, że jeszcze coś bardziej u was ten problem nakręca, napędza. Będę wdzięczna, jeśli podzielicie się takimi historiami w komentarzach pod filmem. Być może to też będzie jakaś motywacja, jakaś dawka wiedzy na czyichś doświadczeniach właśnie dla innych osób, które będą czytały te komentarze. No ja też być może w komentarzach właśnie pod filmem będę mogła wam coś doradzić, albo może nawet odpowiem wam na pytania zadane w komentarzach w jednym z kolejnych odcinków. W jakimś odcinku waszą historię, jeśli się bardziej rozpiszecie, jeśli uznam, że to będzie też mogło być ciekawe dla innych osób. Te wszystkie dźwięki to pinki. Jeśli ten film się wam podobał, pamiętajcie, żeby dać łapki w górę, żeby zasubskrybować ten kanał, wcisnąć dzwoneczek, może gdzieś polecicie na jakiejś grupie na Facebooku, może komuś podeślecie w wiadomości, to bardzo dobrze będzie działało na algorytmy YouTube'a i pomożecie też mi właśnie takimi działaniami mój kanał rozwijać, a im mój kanał będzie się bardziej rozwijał, tym ja będę mogła dla was tworzyć więcej treści i jeszcze bardziej wartościowych. Jeśli dobrze się tego słuchało, jeśli w czymś wam pomogłam w tym filmie albo w innych moich filmach, albo jeśli może trenujecie ze mną, bo dla tych, co jeszcze nie wiedzą, tutaj na moim kanale też są całe wyzwania treningowe, jeśli korzystacie z tego, co daję tutaj lub na innych social media, i chcecie mi się jakoś odwdzięczyć, no to daję wam tylko znać, że jest taka kawiarenka, do której link daję wam w opisie pod filmem, gdzie możecie postawić mi kawkę. Już wiele osób kawkę mi postawiło, za co bardzo, bardzo dziękuję. I tym osobom, które zdecydują się wesprzeć mnie w taki sposób, też z góry dziękuję. No i właśnie co do innych moich mediów społecznościowych, zapraszam was na mojego Instagrama, na Facebooka. Linki do nich macie w opisie pod filmem i w opisie pod filmem macie też link do naszej zamkniętej grupy na Facebooku Drużyna w Kondycji, a także w opisie pod filmem macie tam link do mojej strony www.wkondycji.pl, gdzie możecie przeczytać, jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i lub planu treningowego. Kto dotrwał do tego momentu, niech napisze w komentarzu leptyna. Dzięki temu będę wiedziała, kto ogląda moje filmy do końca i dzięki temu, że zostawicie jakikolwiek komentarz, że zostawicie łapkę w górę i będziecie subskrybować mój kanał, wtedy jest większa szansa, że YouTube nie będzie ukrywał przed wami moich filmów, tylko będziecie dostawać powiadomienia, kiedy wrzucę coś nowego i będziecie ze wszystkim na bieżąco. A póki co, dziękuję, że ze mną byliście, że dotrwaliście. Widzimy się tutaj na YouTubie w kolejną środę, w kolejnym filmie, czy to będzie pogadanka, czy ćwiczenia, jeszcze zobaczymy, a do tego czasu jesteśmy w kontakcie, jak zawsze, na Instagramach, na Facebookach. Mam nadzieję, że macie świetny dzień, widzimy się za niedługo. Pa, pa!